Cześć, tu Sławomir. Zacznę w sposób, o który bym się absolutnie nie podejrzewał jeszcze kilka lat temu. Dochodzę do wniosku po tych doświadczeniach z ostatnich lat, że kilka lat temu to my żyliśmy wcale nie w takim złym świecie. Parę lat temu mieliśmy jeszcze jakąkolwiek kontrolę nad swoim własnym życiem. Z każdym kolejnym rokiem nasze społeczeństwo było coraz zamożniejsze. Mogliśmy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Mogliśmy układać biznesplany w swoich przedsiębiorstwach, planować swoje kariery zawodowe, planować kształcenie swoich własnych dzieci. Mogliśmy zaplanować sobie plan spłaty kredytu na nasz dom, mogliśmy zaplanować w ogóle kupno swojej nieruchomości. Mieliśmy kontrolę nad tym, co się dzieje. Podatki były skomplikowane, z każdym kolejnym rokiem robiły się trochę bardziej skomplikowane, ale jakichś wielkich takich rewolucji to nie było. Mogliśmy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Wprawdzie tam bardzo daleko, gdzieś za kilkadziesiąt lat, były takie wielkie czarne chmury. Wiadomo było, że będzie prędzej czy później ten kryzys emerytalny spowodowany naszą katastrofą demograficzną. Wiadomo było, że będziemy mieli w przyszłości olbrzymi kryzys w systemie ochrony zdrowia, ale nie były to zagrożenia, które były tu i teraz. Mogliśmy kupić sobie nawet samochód, nie martwiąc się tym, czy za parę lat tym samochodem będziemy w ogóle jeszcze mogli wjechać do miasta, albo czy ktoś będzie chciał go od nas kupić. I nagle ni z tego, ni z owego wkroczyliśmy w fazę gwałtownych zmian ekonomicznych, politycznych, kulturalnych i społecznych, których ta nieszczęsna walka z wirusem nie była przyczyną, tylko była objawem. Z dnia na dzień zostaliśmy zamknięci w swoich własnych domach. Zamknięto nam firmy, zamknięto szkoły naszym dzieciom, zamknięto uniwersytety. Nie mogliśmy mieć pojęcia, czy będziemy mogli polecieć na wakacje, czy też nie będziemy mogli. Nie wiedzieliśmy, kiedy otworzą nam nasze miejsce pracy. Nie wiedzieliśmy, jak będzie świat wyglądał za tydzień czy za dwa tygodnie. Nie wiedzieliśmy, kiedy te obostrzenia się skończą. Straszono nas, że z niektórymi to już zostaniemy na zawsze i musimy się do nich przygotować i przyzwyczaić. Całkowicie straciliśmy kontrolę nad swoim własnym życiem, nawet w takich detalach, czy możemy wyjść z domu, czy możemy wejść do lasu, czy możemy 1 listopada pójść na cmentarz. Zabrali nam całkowicie wolność, zabrali nam jakąkolwiek kontrolę nad swoim własnym życiem. Zamknięcie fabryk, zamknięcie granic zerwało całkowicie łańcuchy dostaw i stworzyło olbrzymie perturbacje w światowej gospodarce. Nikt nie wiedział, czy jego zamówienie dotrze za miesiąc, czy za tydzień, czy kiedykolwiek się pojawi. Spowodowało to olbrzymi kryzys gospodarczy, które państwa na całym świecie próbowały zatamować poprzez druk olbrzymiej ilości pustego pieniądza. Nałożyły się na to wielkie reformy podatkowe. Polski rząd postanowił w tym momencie, kiedy niepewność była w kulminacyjnym poziomie, kiedy żaden przedsiębiorca nie wiedział, na czym stoi i jak będzie wyglądała jego najbliższa przyszłość, postanowił nam uruchomić największą w historii komplikację naszego prawa podatkowego, nazwaną dla śmiechu Nowym Ładem. Nowy Ład już po kilku dniach musiał być aktualizowany, potem wszedł nowy Ład, potem weszła nowa wersja nowego Ładu. W pewnym momencie mogliśmy się rozliczyć na Starym Ładzie albo na Nowym Ładzie, potem na Nowym Ładzie bez Nowego Ładu albo na Nowym Ładzie, ale Stary Ład już w międzyczasie odpadł. Nikt nie wiedział, jakie ma płacić podatki. Nawet urzędy skarbowe nie wiedziały, jak naliczyć podatki swoim pracownikom. ZUS nie wiedział, jak naliczyć składki swoim pracownikom. Nawet Kancelaria Sejmu nie wiedziała, jak naliczyć podatki od wynagrodzeń posłów. Przedsiębiorcy wpadli w olbrzymią dezorientację i w ogóle nie wiedzieli, na czym stoją. Do tego dołożyły się nowe regulacje. Co chwila dowiadujemy się, że Unia Europejska wpada na wspaniały pomysł zaorania jakiejś branży albo zamknięcia jakiejś firmy, albo wprowadzenia nowych regulacji, które sprawiają, że koszty prowadzenia firmy drastycznie rosną i już nie opłaca się rywalizować na takim rynku i trzeba taką firmę zamknąć. Doszło do sytuacji, w których zmian w prawie jest tak dużo i tego prawa jest tak dużo, że dobrze radzą sobie z tym tylko największe międzynarodowe korporacje, których stać na mnóstwo prawników, na mnóstwo doradców, którzy znajdą ich w tych przepisach lukę, ale te firmy nawet stać na to, żeby sobie kupić lukę w tych przepisach, żeby kupić sobie przepisy,
skrojone specjalnie dla siebie. W takim świecie, gdzie są wielkie firmy mające praktycznie zerowy koszt finansowania, mające polityków na swoje własne usługi, nie da się rywalizować, będąc małą firmą rodzinną. I małe firmy rodzinne padają. Firmy, które od 30 lat sobie dobrze radziły, były w stanie przeżyć przez wszystkie zmiany w naszej gospodarce czy w naszym państwie, nagle padły pod naporem Nowego Ładu, pod naporem inflacji, pod naporem walki z wirusem i kolejnych lockdownów. Wszystko to sprawia, że nasze koszty życia rosną. Rosną stopy procentowe, przez to rosną odsetki od naszych kredytów. Niektórzy dowiedzieli się w ciągu kilku miesięcy, że odsetki ich od kredytów wzrosły trzykrotnie. Podstawowe produkty spożywcze mają jakieś absurdalne ceny. Masło, mleko czy chleb mają ceny, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Odsetki od kredytów mają rekordową wysokość. Ceny energii, ceny prądu. Żyje nam się po prostu coraz drożej. Do tego dochodzi trwająca na całym świecie niestety walka z gotówką. Kolejne rządy coraz bardziej ograniczają możliwość płacenia gotówką. Chcą wszyscy, żebyśmy płacili tylko kartą albo przelewem. Chcą wiedzieć, na co wydajemy swoje pieniądze, ile mamy swoich pieniędzy, komu, ile i za co płacimy. Następnie będą z tej wiedzy oczywiście wyciągać konsekwencje. Będą nas karać, jeżeli płacimy za coś, co oni nie chcieliby, żebyśmy płacili. Jeżeli kupujemy rzeczy, które im się w ogóle nie podobają. Dochodzi do tego walka z emisjami dwutlenku węgla, której pierwszą ofiarą padają samochody. Dowiedzieliśmy się parę dni temu, że po 2035 nie będziemy mogli już sobie kupić nowego samochodu spalinowego. Tych samochodów będzie znacznie mniej. Ludzie, których teraz stać jest na samochód, za parę lat już ich stać nie będzie, bo wszystkie samochody będą musiały być elektryczne. Tych samochodów będzie znacznie mniej. Już teraz miasta zwężają ulice, likwidują miejsca parkingowe, zakazują wjazdu do swoich centrów. Już teraz nakładają są nowe opłaty od samochodów spalinowych. Idzie to w tym kierunku, żebyśmy stracili swoje samochody. Równocześnie, o czym jeszcze mało kto wie, ta sama polityka jest wdrażana do naszych domów. Już niedługo wszystkie nowe mieszkania, wszystkie nowe domy, bloki będą musiały być zeroemisyjne, w wyniku czego będą znacznie droższe. Jeżeli ktoś teraz mówi, że mieszkania są drogie, że nie stać go na to, żeby kupić mieszkanie dla swojej rodziny, to za parę lat w wyniku tej polityki Unii Europejskiej będzie tylko drożej. Jeszcze mniej ludzi będzie stać na swoje własne mieszkanie z powodu przepisów, które sztucznie zawyżają koszty budowy nowych bloków. Ale co gorsza, wchodzą też przepisy, które przymusowo będą nam kazały modernizować już istniejące domy. Ludzie, których nie będzie stać na przeprowadzenie remontu, będą musieli chyba sprzedać swoje mieszkanie i pójść wynająć jakieś inne, bo urzędnicy będą im mówić, że muszą pod przymusem modernizować swoje domy. Oprócz samochodów i domów chcą nam zabrać też możliwość latania na wakacje. Wchodzą kolejne opłaty od paliwa lotniczego, chcą nas zniechęcić do tego, żebyśmy mogli podróżować po świecie i zwiedzać świat. Ale gdyby tylko chcieli nam zabrać domy, samochody, gdyby tylko chcieli nas zatrzymać w miejscu, żebyśmy nie podróżowali, może byśmy jeszcze jakoś z tym przeżyli, chociaż byłoby to ciężkie życie. Ale oni idą dalej. Parę dni temu dziennik Gazeta Prawna napisała o raporcie Stowarzyszenia Miast C40, do których należy też Warszawa, Rafała Trzaskowskiego. I w tymże raporcie kreślą oni nam, jak według nich powinien wyglądać świat w roku 2030. Tam według celu umiarkowanego mamy mieć 16 kg mięsa na rok, 90 kg na biało, 8 sztuk nowych ubrań. Samochodów ma być 3 razy mniej niż obecnie, a samolotem mamy latać raz na 2 lata. Nie częściej, bo im się to nie podoba. Ten świat wygląda jak Korea Północna. Tam ludzie też nie mają samochodów, nie latają na wakacje, nie jedzą mięsa, bo ich nie stać i nie mają nowych ubrań. Ta Polska 2030 czy też 2050 wygląda dosłownie jak Korea Północna 2020. I ja nie wiem, jakim cudem ludziom to się może podobać. Rozumiem, że na Zachodzie nigdy czegoś takiego nie przeżyli, ale jeżeli my tego nie pamiętamy, to nasi rodzice z pewnością pamiętają, jak wyglądała Polska w PRL-u. Wtedy było dokładnie to samo. Teraz mamy mieć limity, wtedy mieliśmy kartki. Można było mieć pieniądze, ale i tak nie można było sobie kupić mięsa, jeżeli nie miało się na to kartki. Ale teraz będzie gorzej niż wtedy. Wtedy, nawet w najczarniejszym momencie tego PRL-u, w stanie wojennym, gdy na ulicach stały czołgi, każdy miał prawo kupić sobie na kartkę 3,5 kg mięsa miesięcznie. Tutaj według tego celu umiarkowanego
ma być 1,3 kg, prawie 3 razy gorzej niż w stanie wojennym. Te ich plany limitu na nabiał oznaczają, że każdy będzie mógł dziennie wypić szklankę mleka i zjeść połowę plastra sera. Połowa plastra sera na osobę dziennie. To jest według nich nasza wspaniała przyszłość. To jest ta świetlana przyszłość, do której teraz powinniśmy dążyć. Powinniśmy się cieszyć, że w tym kierunku idziemy. To będzie gorzej niż w stanie wojennym. To będzie jak w Korei Północnej, w państwie totalitarnym. Ja nie wiem, jakie miałyby być skutki tego podniesienia się temperatury o 2 stopnie, żeby były one gorsze od tej niewoli i od tego totalitaryzmu, który oni nam szykują. Ta przyszłość zakłada, że my będziemy ich niewolnikami. Mamy jeść świerszcze, bo mamy nie mieć dostępu do polskiej pszenicy. Ja chcę jeść chleb z polskiej pszenicy, z mąki z polskiej pszenicy, a nie ze świerszczy z Wietnamu. Zwyczajni ludzie mają jeść świerszcze, chrząszcze czy jakieś inne robactwo. Mamy pozbyć się swoich samochodów, przesiąść się na rowery albo na PKS-y kursujące 4 razy na dobę. Mamy płacić fortunę za modernizację swoich własnych mieszkań. Mamy stracić swój poziom życia. Mamy podnieść koszty swojego życia tylko dlatego, że oni tak chcą. Ale te niedogodności, te cierpienia nie są przypisane wszystkim. One są tylko i wyłącznie dla nas. Nawet te przepisy, które mówią o zakazie sprzedaży samochodów spalinowych, mają wyjątki. Będzie dalej można sobie kupić normalne Ferrari z silnikiem spalinowym. Będzie można kupić Lamborghini. Nie będzie można tylko kupić zwyczajnego samochodu. Czytałem ostatnio wywiad z prezesem Rolls-Royce'a, który powiedział, że Rolls-Royce nie będzie już więcej projektował nowych samochodów spalinowych, a tylko i wyłącznie elektryczne. Jego nie interesuje to, że te wszystkie samochody elektryczne będą miały bardzo krótkie zasięgi, że nie da się tym jeździć pomiędzy miastami, bo klienci jego firmy, właściciele samochodów marki Rolls-Royce, to mieszkają tylko w centrach wielkich miast, wszędzie mają blisko, a w dalsze podróże to latają swoimi prywatnymi odrzutowcami, więc to nie jest absolutnie dla nich żaden problem. Nie stać was na chleb, to macie jeść ciastka. Nie stać was na elektrycznego Opla czy Passata, to macie kupić sobie spalinowe Ferrari albo prywatny odrzutowiec. Z czym macie problem? Oni tego problemu przecież nie mają. Ludzie, którzy mają wszystko, mówią nam, że mamy nie mieć nic i mamy z tego powodu być szczęśliwi. Chcą decydować o każdym naszym kroku, chcą śledzić każdy nasz ruch. Chcą decydować, co jemy, co pijemy, co palimy, o czym rozmawiamy ze swoimi znajomymi. Chcą decydować, jak mieszkamy i czym jeździmy do pracy. Chcą decydować, jak często latamy na wakacje. Zastanawialiście się kiedyś państwo, jak my się z tego swoim dzieciom wytłumaczymy? Jak my im za paręnaście lat wytłumaczymy, że my do tego dopuściliśmy? Że pozwoliliśmy na to, żeby nie mogli przeżyć normalnego życia? Żeby nie mogli zwiedzać świata? Żeby nie mogli żyć w normalnym świecie, gdzie sami decydują, co chcą zjeść, co chcą kupić, gdzie chcą mieszkać, czy czym chcą jeździć? Oni tego świata nie zaznają, jeżeli czegoś z tym nie zrobimy. Konfederacja! Konfederacja! Czy my będziemy pierwszym pokoleniem, które zostawi swoim dzieciom gorsze warunki życia niż my sami mieliśmy? Czy nasze dzieci będą miały kiedyś możliwość kupna swojego domu? Czy będą mogli sobie kupić samochód, polecieć na wakacje, nie wiem, zjeść steka czy burgera? Czy te przyjemności naszego dnia codziennego w ogóle nie będą im dane? Czy nasze dzieci poradzą sobie w ogóle w tym świecie? Z roku na rok spada poziom nauczania w Polsce. Obniżane są kryteria na maturach, bo dzieci są tak kształcone, że nie są w stanie zdać matur, które jeszcze zdawali ich starsi koledzy parę lat temu. A świat wcale nie staje się prostszy. Świat nie staje się mniej złożony. Kompetencje są w tym świecie coraz bardziej ważne. Czy nasze dzieci sobie w tym świecie poradzą? Już teraz mamy rekordową liczbę samobójstw wśród dzieci, rekordową liczbę depresji, samookaleczeń. A co będzie za kilkanaście lat? Tworzy się świat, w którym ludzie nie chcą mieć dzieci, a te dzieci, które chcą, często nie chcą żyć na tym świecie. A będzie tylko gorzej. Mamy obowiązek zatrzymać te procesy, mamy obowiązek zostawić po sobie świat, zostawić po sobie państwo, z którego nie trzeba emigrować, żeby móc żyć jak wolny, normalny człowiek. Zwróćcie
Zwróciliście Państwo uwagę, że nie mamy wpływu na te wszystkie procesy, że nikt się nas nie pytał o zdanie, czy my chcemy pozbyć się swoich samochodów, czy my chcemy przymusowo remontować swoje domy, czy my chcemy pozbyć się mięsa, czy możliwości latania na wakacje. Słyszeliście Państwo może jakąś debatę publiczną? Słyszeliście polityków, którzy Was przekonywali, że tak być powinno? A może jakieś referendum mieliśmy, w którym zadecydowaliśmy, w którym kierunku chcemy iść? Czy chcemy żyć w świecie totalitarnym, czy chcemy żyć w naszym dotychczasowym świecie, gdzie wolność jednak jest jakkolwiek ceniona? Dlaczego oni to robią, nie pytając się nas o zdanie? Nie było wcześniej nawet żadnych sondaży opinii publicznej. Czy widzieli Państwo chociaż jeden sondaż, w którym jakikolwiek Instytut Badania Opinii Publicznej pytał się, czy chcecie porzucić jedzenie mięsa? Czy chcecie porzucić samochody? Parę dni temu dopiero widziałem pierwszy taki sondaż. Nie ma takich sondaży, nie ma takich badań, nie ma takich dyskusji, nie ma debaty publicznej, nie ma referendum, bo oni doskonale wiedzą, że my nie chcemy żyć w takim świecie. Oni doskonale wiedzą, że Polacy nie chcą pozbyć się swoich samochodów, nie chcą się pozbyć prawa do jedzenia mięsa. Ostatnio wyszedł pierwszy sondaż, który znalazłem sprzed kilku dni. Według tego sondażu zaledwie 10% Polaków chce zakazu sprzedaży samochodów spalinowych. Zaledwie 10%. To jest ta mniejszość, która próbuje wszystkim narzucić swoją własną wolę. Według innego sondażu z ostatnich tygodni ponad 80% Polaków nie chce likwidacji gotówki. Oni i tak idą wbrew naszej woli w kierunku likwidacji gotówki. Musimy coś z tym zrobić, musimy z tym skończyć. To my jesteśmy panami swojego własnego życia. To my jesteśmy kowalami swojego własnego losu. To jest nasze życie, mamy tylko jedno życie i chcemy je przeżyć tak, jak nam się podoba, a nie tak, jak im się podoba. To my... To jest nasza sprawa, jak potoczy się nasze życie. Mój dom to moja sprawa, mój garaż to moja sprawa i mój talerz to moja sprawa. A nie Sylwii Spurek, Jakuba Wiecha, Rafała Trzaskowskiego czy jakiegoś innego zaczadzonego ideologa lewicowego albo totalitarysty, który rości sobie prawo do decydowania, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy jeździli do pracy, gdzie będziemy mieszkali i gdzie będziemy latali na wakacje. To jest nasza i tylko nasza sprawa, a nie ich. To my wybieramy polityków, to my zatrudniamy urzędników. Ich wynagrodzenia płacone są z naszych podatków. To my im powinniśmy robić, mówić, co oni mają robić, a nie nam. To my ich powinniśmy kontrolować, a nie oni nas. To my przed nimi powinniśmy mieć swoje tajemnice, a nie oni przed nami. Co im się w głowach poprzestawiało, że myślą, że my tu jesteśmy dla nich, a nie oni dla nas. To jest nasze życie i musimy odzyskać nad nim kontrolę. Nie może być tak, że politycy nie pytając nas w ogóle o zdanie, nie projektują nam jakiś nowy świat, w którym my wcale nie chcemy żyć. Nie pytają nas o zdanie w żadnej ważnej sprawie. To my powinniśmy o tym decydować, a nie oni. Dlatego oddamy wam Polskę. To wy będziecie o tym decydować, jak ma wyglądać Polska. Nie jacyś eurokomisarze, europarlamentarzyści czy uczestnicy forum w Davos. Całkowicie odrzucamy politykę polegającą na ograniczaniu wzrostu gospodarczego i drastycznym pogorszeniu jakości naszego życia. Jesteśmy w Polsce dalej głodni sukcesu, głodni rozwoju, chcemy zakładać firmy, chcemy się rozwijać, chcemy się bogacić, chcemy piąć się w górę po szczeblach kariery zawodowej, chcemy zakładać rodziny, chcemy latać na wakacje, chcemy mieć dom, dwa samochody, chcemy jeść tyle mięsa, ile tylko mamy ochotę i kupować tyle nowych ubrań, na ile tylko chcemy. To jest nasza sprawa. Zaczęliśmy się po tylu latach ciężkiej pracy zbliżać poziomem zamożności w Polsce do niektórych państw na zachodzie. Faktem jest, że tych najbiedniejszych, ale wreszcie zaczęliśmy ich gonić. I co? Oni nam mówią, że to już koniec, że nie możemy się bardziej rozwinąć, że nie możemy się bardziej wzbogacić, że to nie jest nam pisane. Polskie społeczeństwo przez te 30 lat, już ponad, od upadku komunizmu wykonało bardzo ciężką pracę, żeby wydostać się z biedy, żeby stać się zamożnym społeczeństwem. Bardzo dużo wysiłku nas to kosztowało, ale odnieśliśmy tu sukces. Przez te 30 lat byliśmy jednym z najszybciej rozwijających się państw na całym świecie. Ale ten sukces gospodarczy nie został odniesiony dzięki naszym politykom, ale pomimo nich. Mamy dalej w Polsce niesamowicie skomplikowany
zbójecki, często zmieniający się system podatkowy. Mamy przestarzałe regulacje, mamy beznadziejną biurokrację, mamy niesprawne urzędy i sądy. Mamy państwo uczące pogardy do przedsiębiorczości i do pracowitości. Państwo łupiące tym, którym się chce i premiujące tych, którym się nawet nie chce spróbować. Musimy z tym skończyć. Ten sukces, ten nasz wielki gospodarczy sukces to jest zasługa Polaków, a nie polityków. Dlatego, że Polakom dalej się chce. Jesteśmy jako naród bardzo energiczni, bardzo pracowici, bardzo przedsiębiorczy i dlatego udało nam się na tyle wzbogacić. Jako naród mamy olbrzymi potencjał, ale tego potencjału nie wolno dusić. Trzeba go uwolnić, tak żebyśmy mieli wszystkiego jeszcze więcej. Dobrobyt bierze się z pracy, z przedsiębiorczości, z oszczędności, z pracowitości, a nie z zasiłków, nie z długu, nie z drukowania pieniądza. Dlatego uprościmy i obniżymy podatki, tak żeby wreszcie opłacało się pracować, żeby wreszcie opłacało się zakładać firmy. Usuniemy te wszystkie zbędne regulacje, zmniejszymy liczbę urzędników. Z każdego urzędu w Polsce wywalimy wszystkie pieczątki. Już żaden urzędnik więcej nie będzie chciał od was nigdy żadnej pieczątki. Prawo ma być pisane tak, żeby było przyjazne i korzystne dla Polaków, a nie dla wielkich międzynarodowych korporacji. Policja ze Strażą Miejską nie będą więcej goniły po bazarze jakiejś starowinki, która będzie próbowała dorobić sobie do emerytury. Zajmą się prawdziwymi złodziejami i oszustami, a nie uczciwymi ludźmi, którzy chcą po prostu sobie dorobić. Państwo ma pomagać i chronić uczciwych i być bardzo surowe dla chcących żyć na czyjś koszt oszustów i złodziei. Uczciwy Polak będzie miał pieniądze na to, jeżeli będzie pracował, żeby kupić sobie dom, dwa samochody, polecieć na wakacje, gdzie tylko będzie chciał. Będzie mógł kupić tyle mięsa i zjeść, ile będzie chciał. Będzie mógł mieć tyle ubrań, ile tylko będzie chciał. Ale ja nie obiecuję, że ja coś wam dam. Wręcz przeciwnie, obiecuję, że nic wam nie dam. Za to stworzymy takie warunki, w których sami sobie zarobicie na wszystko, na co tylko będziecie chcieli. Pozwolimy ludziom latać, pozwolimy ludziom rozwijać się, pozwolimy ludziom realizować swoje pasje, pozwolimy ludziom żyć tak, jak tylko będą chcieli. Człowiek chce pracować, ale chce się rozwijać, ale siedzi mu na karku PIP, sanepid, dwa urzędy podatkowe i nie pozwalają ludziom latać. Skończymy z tym, dosyć tego. Oddamy Polskę Polakom, uwolnimy wam wasz potencjał, odzyskacie kontrolę nad swoim własnym życiem. Rozpoczynamy naszą kampanię wyborczą. Czeka nas 8 miesięcy bardzo ciężkiej, codziennej pracy. Idziemy w tej kampanii po dwucyfrowy wynik. Idziemy po to, żeby wprowadzić dziesiątki posłów. Każdego dnia będziemy przekonywać Polaków do tego, że warto nam zaufać, że warto na nas głosować. Włożymy wszyscy bardzo dużo ciężkiej pracy. Będziemy prezentować nasze pomysły na Polskę. Zaprezentujemy plan największej w historii Polski reformy podatkowej, dla wyjątku upraszczającej, a nie komplikującej prawo podatkowe. Przedstawimy mnóstwo pakietów deregulacyjnych, upraszczających przepisy, ułatwiających nam życie w Polsce. Zrobimy dwucyfrowy wynik w tych wyborach. Jestem przekonany i bardzo to wierzę, że zrobimy ten dwucyfrowy wynik. Ale pamiętajcie, nie idziemy do tych wyborów po to, żeby usiąść przy jednym stoliku z PiS-em, z Platformą czy z PSL-em. Idziemy do wyborów po to, żeby przewrócić im ten stolik. I my im ten stolik przewrócimy! Bardzo wam dziękuję!